Rozmowa dnia, Mariusz Kłuszczyński. Dzień dobry. W naszym studiu goście Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów i kandydat Komitetu Wyborczego PiS do Sejmu. Dzień dobry, panie ministrze. Z okręgu bydgoskiego. Z okręgu bydgoskiego. I w okręgu bydgoskim leży Nakło nad Noteciem, w którym państwo dziś razem byliście. Mówiliście o nowej propozycji zazieleniania miasteczek. Pani minister, to jest taki pomysł na odbetonowanie wielu miejscowości? To jest bardzo dobry pomysł i szansa dla wielu miast. Tutaj na ziemi kujawsko-pomorskiej są takie miejsca i są w całej Polsce, gdzie jeszcze ten beton niestety króluje. A chcemy wszyscy oddychać czystym powietrzem, chcemy żyć na terenach zielonych, chcemy spędzać aktywnie czas i to jest szansa. To jest dofinansowanie dla miast do 50 000, a Nakło jest takim miastem malownicze, piękne, ale może być jeszcze piękniejsze, jak wiele innych miejsc, dlatego dofinansowujemy do 2 milionów w programie odbetonowania miast. No to hasło betonoza to już na stałe się wpisało do języka debaty publicznej. To co, panie ministrze, poszło nie tak? Bo w wielu miejscowościach przeprowadzano rewitalizację, często z wykorzystaniem środków unijnych. Zmieniano rynki, zmieniano różnego rodzaju przestrzenie. I tam, gdzie dawniej rosły drzewa, tam, gdzie była piękna zieleń, w wielu miejscach jest tak, że pojawił się beton. To są przyczyny różne. Czasem brak wyobraźni, a czasem na przykład to, że nie, dzisiaj o tym rozmawialiśmy, jak to konserwator zabytków się upiera przy takim stanie danego miejsca. Natomiast ja powiem tak, raczej byśmy powiedzieli, że nasze małe ojczyzny bardzo się zmieniają i bardzo pozytywnie w tym względzie. My też, ja mam takie wrażenie, nie doceniamy tego, jak Polska jest piękna i mimo wszystko jak jest zielona ciągle. To widzą osoby, które, i często mi to mówią, które wracają z zagranicy po kilku latach, czy po dłuższym czasie tam spędzonym, widzą i mówią, wow, rzeczywiście, no ta jak Polska jest zielona dzisiaj. Co nie znaczy, że nie ma rzeczy do poprawy. I to jest to, o czym mówiła pani minister. Nakło jest w ogóle w jakimś sensie symbolicznym takim miejscem tam na krainie, bo to jest miasteczko, które miało wielki problem ze smogiem. Było w absolutnej czołówce pod tym względem polskich miast. Udało się to radykalnie ten problem zmniejszyć dzięki działaniu, zaangażowaniu władz samorządowych, wsparciu z rządowych programów także. I to pokazuje więc, że jak wiele się udaje nam. No, to jest kolejny krok. Na przykład w Nakle mieszkańcy wciąż czekają na rewitalizację właśnie rynku. Ja widziałem te plany, które są. One są bardzo ładne, bardzo ciekawe, bardzo zielone. Tam zresztą starano się i też walczy się o to, żeby jednak trochę tej zieleni było. Natomiast ja powiem w ten sposób, to bardzo dobrze, że dziś jest taka świadomość ekologiczna Polaków wzrasta, że chcemy żyć i jako taki standard widzimy nie tylko tą infrastrukturę drogową, no to jest kapitalna, kluczowa i podstawowa oczywiście sprawa do życia, ale że dziś standardem w polskich gminach, nawet w tych najmniejszych wiejskich gminach jest przedszkole, jest żłobek, jest propozycja takiej infrastruktury kulturalnej, wyremontowane świetlice, ośrodki kultury, wiejskie domy kultury. Jest i na jakość życia coraz bardziej chcemy chyba zwracać uwagę. No i chcemy, no i bardzo dobrze, że zwracamy. No jeżeli chcemy, a my jako rząd bardzo tego chcemy, by ludzie wiązali się ze swoimi małymi ojczyznami, by ten ruch także do wielkich miast nie trwał nieprzerwanie. Byśmy szanowali to, co mamy, no to musimy zapewnić tam odpowiednio wysoki standard życia. Pani minister, to konkretnie, była pani w Nakle. Co władzom Nakła pani może zaoferować w ramach tego programu? Na co te pieniądze będą mogli wydać? W sumie w skali kraju 140 milionów złotych. Tak, wiemy, że władze już mają swój pomysł. Wniosek do 2 milionów, do 85% dofinansowania, możliwość wydatkowania przez cały kolejny rok. To może być ogród tak zwany kieszonkowy, taki malutki, miejski ogródek, gdzie można postawić ławki, drzewa, spędzić sympatycznie czas, poczytać książkę, wyjść z rodziną, wyprowadzić psa, bo też Często to jest kłopot w małych społecznościach, żeby znaleźć to miejsce odbetonowane. I Nakło właśnie w tym kierunku zamierza iść, a wiem, że ma swoje sukcesy. To, o czym mówił pan minister o programie Czyste Powietrze, jest to jeden z lepszych przykładów w Polsce. Bardzo szybko, dynamicznie, w dobrej współpracy z rządowym programem Czyste Powietrze gmina pomogła mieszkańcom nie tylko wymienić kopciucha, to jest inna nazwa programu Czyste Powietrze, ale dokonać termomodernizacji, a tym samym nawet do 50% obniżyć rachunki za ciepło, wymienić dach, okna, drzwi, bo to wszystko w programie Czyste Powietrze do 136 200 zł. Bardzo dobry program, korzystając też z okazji i możliwości promocji tego programu. I jeszcze raz apelujemy do wszystkich, którzy nie wymienili kopciucha, żeby szybko to zrobili, do 100% dofinansowania w tym programie. I to mogą zrobić wszyscy mieszkańcy całego regionu, ale w przypadku tego programu dotyczącego zazielenienia, tu się skupiacie na miejscowościach do 50 tysięcy złotych. No to tak. Mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia czy Włocławka zapytają, a co z nami? Ale oczywiście, że dla nich mamy propozycję. Przecież także ją przedstawiałem w tym tygodniu wspólnie z mieszkańcami. Program Przyjazne Osiedle. No to jest program, który jest skierowany z kolei przede wszystkim do dużych miast. Tam nie ma ograniczenia. Oczywiście w mniejszych miejscowościach także on będzie zauważony, ale siłą rzeczy tam bloków jest trochę mniej. W przypadku dużych miast no ten program ma kapitalne znaczenie. To jest właśnie tak, że to są te tereny zielone. To są windy, prawda? To jest sprawa super ważna. To jest kwestia parkingów, które tutaj mogą i muszą powstawać, ale też kwestia placów zabaw, a więc dbałości, ale też kwestia fotowoltaiki, prawda? I tutaj propozycji, która jest. A więc to są dla mnie, ja tak na to patrzę, takie programy, które są komplementarne i się uzupełniają. Dla dużych, dla średnich miast ten program przede wszystkim Przyjazne Osiedle. Dla mniejszych częściowo też on na pewno będzie się cieszył zainteresowaniem, ale także program, który dzisiaj został wspólnie z panią minister zaprezentowany i myślę, że to jest właśnie bardzo fair, bardzo uczciwe i wiem, jak bardzo i jeden i drugi program jest, myślę, potrzebny i będzie zauważany. To jest, wie pan, kolejne rzeczy, które są z Polskiego Ładu, to także samorządowcy mogą zdecydować o już dużo poważniejszych inwestycjach, nawet poważniejszych niż 2 miliony. Szereg z nich się decyduje. Walczymy choćby tak jak Bydgoszcz składa i bardzo dobrze kolejne plany rewitalizacji Brdy i Wisły. Ja bym też na to zwrócił uwagę, na potencjał, który jest w naszych rzekach. Dla mnie jako mieszkańca Bydgoszczy, o tym też jeszcze dzisiaj będziemy z panią minister rozmawiali, ale jest skrajnie ciągle niewykorzystane są atuty tego, jak jesteśmy położeni. Owszem, powoli ta rekultywacja Brdy trwa. Wisła, mam wrażenie, że zupełnie jest niewykorzystana, przecież Fordon daje ku temu kapitalne możliwości. Stary Fordon się tutaj doskonale w to wpisuje, a więc tych pomysłów na tą, by Polska była jeszcze bardziej zielona, jeszcze bardziej atrakcyjna, jeszcze piękniejsza, jest naprawdę mnóstwo. Mnóstwo jest rzeczy do zrobienia, choć myślę, że sporo się udało w tym względzie osiągnąć w ciągu ostatnich lat. Dokładnie, ale dla Bydgoszczy i dla innych aglomeracji dużych do końca października duży program 800 milionów na gospodarkę wodno-ściekową. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie złożył, jest jeszcze czas, ta oferta jest bogata, tak żeby nam się żyło lepiej, przyjaźniej i każdemu mieszkańcowi tego terenu przede wszystkim. To a propos programów. Jak zwykle przed wyborami zaglądam do programów wyborczych, a tam między innymi takie hasło w programie Prawa i Sprawiedliwości: ochronimy polską energetykę przed wpływami ideologii klimatycznej. To pani minister, odejście od węgla jest planowane czy nie jest planowane w Polsce? A jeżeli tak, to kiedy? My inaczej rozumiemy odejście od węgla niż cały zachodni świat. Przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo energetyczne. I mówimy, że węgiel w Polsce jest podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo jest nasz, własny, nie ma zależności od surowców zewnętrznych. Wydobywamy tyle, ile potrzebujemy, kiedy potrzebujemy i dowozimy tam, gdzie potrzebujemy. I tak długo, jak nie zastąpimy węgla atomem, nie można w sposób poważny rozmawiać o odejściu od węgla. Ciągle mamy temperaturę w okolicach 20 stopni, minus 20 stopni. 15, 5 to są ciągle niskie temperatury, więc jeżeli ktoś mówi, że możemy oprzeć nasz miks energetyczny i ciepłownictwo wyłącznie odnawialne źródła energii, to prawdopodobnie ma jakąś wizję zmian klimatycznych, że w Polsce będzie zawsze 20 stopni, a nie wydaje mi się, żeby tak miało być. Choć w tym programie znalazł się też taki ciekawy zapis. Przyspieszyliśmy prace badawczo-rozwojowe i uruchomimy fabrykę polskich pomp ciepła. Panie ministrze, no to konkrety. Kiedy polska pompa ciepła z polskiej fabryki będzie ogrzewała polski dom? No to wie pan, to ja się nie piszę, żeby teraz panu określić dokładną datę. Natomiast wspomnę, rozwijając też to, co mówi pani minister, bo trzeba sobie zawsze stawiać ambitne plany. W ciągu tych 8 lat udało się nam uniezależnić energetycznie od Rosji. To jest wielki sukces, no ale także dlatego my musimy dbać o to, żeby te konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii się wzajemnie równoważyły. No ja wspomnę o tym, że przecież zwiększyliśmy moc OZE z 7 do około 20 kilku, 23, 24. 3,5 razy. Tak, gigawatów. No to jest niewątpliwie ogromne też osiągnięcie. Ale to, że udało się zapewnić i wybudować Baltic Pipe, to, że się udało zamknąć sprawę gazoportu LNG w Świnoujściu, a także zwiększyć jego możliwości. To są sukcesy niewątpliwe, że od węgla jesteśmy dzisiaj całkiem niezależni. Od Rosji, od ropy udało się uniezależnić. To wszystko jest faktem. Ta transformacja oczywiście pochłonęła koszty, ale ta transformacja przynosi nam poczucie bezpieczeństwa. Panie ministrze, a propos bezpieczeństwa, bo czas programu się kończy, o jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Bezpieczeństwo mieszkańców Bydgoszczy w kontekście Zachemu. Kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana? Czy jako kandydat może pan powiedzieć, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory, to temat Zachemu przestanie straszyć mieszkańców? Tak. Ja chcę, żeby uczciwie stawiać sprawy. To znaczy problem Zachemu to problem nieudolności naszych poprzedników, którzy położyli ten zakład, którzy doprowadzili do jego upadku. I to jest jakby preludium od wszystkich problemów, z którymi mamy do czynienia. Obecny rząd zapewnił środki ponad 100 milionów na prace rekultywacyjne, ale myślę, że także bardzo ciekawą i bardzo wiarygodną informację może rozszerzyć pani minister, bo przygotowaliśmy i przeszła już ustawa, która zapewni także dodatkowe środki właśnie na te prace, także na Zachemie. Zdecydowanie wymaga to dobrej diagnozy, bo przez te lata się wiele wydarzyło na terenie Zachemu, żeby zbadać jakość wody, żeby zbadać wody gruntowe, żeby tak naprawdę mieć pełną diagnozę tego terenu. Zresztą sporo materiałów panu prezydentowi już przekazaliśmy w tym wątku. Te 100 milionów, o których pan minister mówi, to są pieniądze, które Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska razem z Regionalną Dyrekcją przeznaczyły na ten pierwszy etap diagnozy i my nie przerywamy tego projektu. Ani przez chwilę nie zaprzestawaliśmy działań związanych z diagnostyką, z zabezpieczeniem też ujęć wody, bo to jest dla mieszkańców kluczowe, więc zgodnie z tym przyjętym planem my konsekwentnie ten plan remediacji przygotowujemy. I będzie to trwało, nie będzie to w żaden sposób przerwane? Nie ma żadnego powodu, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni, na razie nie widzimy żadnego bezpośredniego zagrożenia, ale traktujemy tę sytuację bardzo poważnie i do przygotowania planu remediacji podchodzimy poważnie i mamy na to środki. Anna Moskwa, to jest najważniejsza minister informacja. Klimatu i Środowiska, i Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Premiera, kandydat Komitetu Wyborczego PiS do Sejmu. Dziękuję państwu, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.